Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich na drugim koncercie z cyklu trzecioletniej koncerty organowej w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach. Koncerty zostały zorganizowane, dofinansowane przez parafię pod wezwaniem Księcia Świętego Jana Chrzciciela oraz Urząd Miasta w Chojnicach. Dzisiaj na wstępie również pragnę podziękować za finansowe wsparcie naszym dodatkowym sponsorom, dzięki którym te koncerty tutaj mogą się dla Państwa odbywać. I tymi sponsorami dodatkowymi są firma budowlana Państwa Urbaniak Inwestycje, firma Polygon Meble, Eurostandard, Auto Eko Grabowscy, piekarnia Państwa Kince, kwiaciarnia Margaretka Państwa Boru, organ mistrzostwo pan Zdzisław Moli, usługi pogrzebowe pan Tadeusz Porożyński. Dzisiaj gościmy pana profesora Bogusława Grabowskiego. Pan profesor Bogusław Grabowski urodził się w 1955 roku w Sopocie. Organista, kompozytor, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prowadzi klasę organu i improwizacji. Uczy głównie na Katedrze Muzyki Kościelnej. Wykłada także na innych uczelniach. Jest organistą Bazyliki Mariackiej, głównym organistą od 1985 roku. Jest animatorem życia muzycznego w Gdańsku i na Pomorzu, gdzie zorganizował ponad 1000 koncertów. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Kuralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej. Koncertuje w Polsce, niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach, a również poza granicami naszego kraju, m.in. Niemczech, Anglii, Francji, Włoszech czy USA. Nagrał kilkanaście płyt, m.in. z muzyką organową. Te płyty nagrywam nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, a także z własnymi kompozycjami, z udziałem chórów, orkiestry symfonicznej oraz improwizacjami. Jest także specjalistą w zakresie projektowania budowy oraz konserwacji organów. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród, wyróżnień zarówno państwowych, jak i kościelnych. Pierwszy utwór, Państwo oczywiście macie programy, na ławkach możecie śledzić to, co się dzieje. Rozpoczniemy od pierwszego utworu, Kajus Schmidtein. Był niemieckim renesansowym kompozytorem i organistą. Urodził się około 1555 roku w północnych Niemczech. Był aktywny jako organista w Kusu, Helsingor oraz Hamburgu. W 1585 roku został organistą w kościele mariackim w Gdańsku, właśnie w tym kościele, w którym dzisiaj pracuje pan profesor. Ożenił się i otrzymał obywatelstwo miasta Gdańska. W dniu 2 sierpnia 1596 roku był jednym z 54 zaproszonych organistów, żeby zagrać na inauguracji nowych organów na zamku w Groningen koło Halberstadt, gdzie podróżował w tamtych czasach bardzo daleko, bo aż 650 km w jedną stronę. Po śmierci w 1611 roku został pochowany wewnątrz kościoła mariackiego. Dzisiaj usłyszymy fantazję Quintoni. Jest to utwór, który pochodzi z tabulatury gdańskiej. Tabulatura organowa gdańska jest to zbiór 44 wielogłosowych kompozycji organowych lub wokalnych transkrybowanych na organy. Pochodzi z 1591 roku. Jest to tabulatura typu polskiego. Oryginał znajduje się w archiwum wojewódzkim w Gdańsku. Domniemanym autorem tabulatury jest właśnie autor tej pierwszej kompozycji. Posłuchajmy zatem Fantazja Quintoni przy organach pan profesor Bogusław Grabowski. Thank you.
organistą, kompozytorem, tworzącym muzykę stylu wczesnego baroku. Przez 42 lata związanym z Kościołem Mariackim w Gdańsku. Urodził się w Gdańsku jako syn prokuratora miejskiego. W latach 1607-1608 dzięki stypendium Rady Miejskiej studiował w Amsterdamie u słynnego Jana Pietersona Spelinka. Po powrocie do Gdańska został przydzielony jako asystent w organiście Kościoła Mariackiego. Po śmierci tamtejszego organisty starał się o stanowisko organisty głównego przy nowo zbudowanych organach tego kościoła. Jednak przełożeni kościoła zdecydowali się na konkurs i z czterech kandydatów wybrali Krzysztofa Patera z Holsztynu. Wówczas Zejfek poprosił Radę Miejską o zwolnienie z obowiązków i udał się do Królewca, gdzie przyjął stanowisko organisty kościoła na Starym Mieście. Później jeszcze pracował w Warszawie, na Dworze Królewskim, ale jednak pragnął powrócić znowu do Gdańska. Taka okazja się nadarzyła w 1623 roku. Ponownie stanął do konkursu na stanowisko pierwszego organisty Kościoła Mariackiego i tym razem wygrał. Funkcję tę sprawował już do śmierci. Został również pochowany w 1666 roku w Kościele Mariackim. Posłuchajmy dzisiaj Paul Ziffer, Fantasia. Thank you.
Był nadwornym organistą księcia Albrechta Władysława Radziwiłła, pana Łyce imię Świeżu. Działał w pierwszym 30-leciu właśnie XVII wieku. Dzisiaj usłyszymy utwór, który znajdujemy w tabulaturze pelplińskiej. Tabulatura pelplińska jest to sześciotomowy zbiór wielomosowych kompozycji organowych lub wokalnych transkrybowanych na organy, zawierająca aż 892 utwory. Odnaleziona została w roku 1957 przypadkiem podczas prac porządkowych w katedrze pelplińskiej. Jest świadectwem tego, że kościół pelplińskich cystersów był zawsze żywotnym, znaczącym ośrodkiem muzyki. Zbiór ten jest własnością ekspozycyjną Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, a zarazem jednym z najcenniejszych i najobszerniejszych zabytków muzycznych Europy XVII-wiecznej. W drugiej połowie XVII wieku na niezapisanych jeszcze kartach tabulatury brat Maurycy zanotował m.in. 11 fantazji organowych kompozytorów wczesnego baroku. Kompozycje te były przeznaczone specjalnie dla nowo powstałych w katedrze pelplińskiej organów barokowych, które możemy dzisiaj podziwiać właśnie w tej katedrze. Posłuchajmy. Andrzej Okaczewski, kanzona A4. Thank you.
Urodził się na przedmieściach Paryża w rodzinie o muzycznych tradycjach. Jego ojciec był organistą, kompozytorem, a także budowniczym organów. Młodszy brat, Olivier, również był organistą, pianistą, kompozytorem, a także siostra, Maria Alain, również była organistką. Gry na organach początkowo uczył go ojciec, który własnoręcznie zbudował czteromanualowy instrument w rodzinnym salonie. W wieku 11 lat Jean przejął stanowisko organisty w kościele Saint-Germain-en-Laye po swoim ojcu. W późniejszych latach uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego w Paryżu, studiował organy u słynnego Marcela Dupré. W 1939 roku zajął pierwsze miejsce w konkursie organowym wraz z improwizacją. Jego krótka kompozytorska kariera rozpoczęła się w 1929 roku i trwała równo przez 10 lat, aż do wybuchu II wojny światowej. Główny trzon jego kompozycji stanowiły utwory organowe, tworzył również muzykę churalną. Do najbardziej znanych utworów organowych należy słynna litania z 1937 roku. Zginął tragicznie w 1940 podczas akcji zbrojnej, za co został pośmiertnie odznaczony. Dzisiaj usłyszymy wpływ muzyki renesansowej i barokowej właśnie tego XX-wiecznego kompozytora, wariacja na temat Nez Clément Jeanne Guin. Posłuchajmy zatem przy organach profesor Bogusław Grabowski.
latach 1720 był zatrudniony jako dyrektor muzyki kościelnej w Lipsku. Warunki zatrudnienia zawierały m.in. pisanie nowych kantat co tydzień na niedzielną mszę. Bach zaczynał zwykle pracę w poniedziałek i komponował oraz kopiował nuty dla poszczególnych instrumentów przez 4 kolejne dni do czwartku. W piątek odbywała się pierwsza próba, w sobotę doskonalono wykonanie. W niedzielę następowała premiera nowej kantaty o godzinie 8 rano na mszy. Z perspektywy czasu warunek taki wydaje się za duży dla kompozytora. Ale w tamtych czasach nikt nie widział w tym nic nadzwyczajnego. Nawet jednak taki gigant pracy jak Bach miał z otrzymaniem terminów ogromne trudności. Nic dziwnego, że kompozytorzy w tamtych czasach często korzystali już z napisanych utworów, których różne części stawiali do nowych kompozycji lub też korzystali z innych twórców, zapożyczając różne tematy czy fragmenty utworu. Za chwilę usłyszymy chorał Jezus, Bleibe meine Freude, Jezu pozostań moją radością z kantaty 147. Kantata bardzo słynna, często wykonywana, utwór z tej kantaty właśnie chorał, za który Państwo za chwilę usłyszycie, też również znany, transkrybowany często również na inne instrumenty. Posłuchajmy zatem chorału Jezu, Bleibe meine Freude.
wspomniane dzieło wielkiego kantora z Lipska, to fantazja biedu, to zapewne Państwo usłyszycie. W ogromnej twórczości Bacha jest rzadkim przykładem trójdzielnej formy z tak zdecydowaną odmiennością poszczególnych części. Odnajdujemy tu cechy włoskiej uwertury. Pierwsza część fantazji to lotne szesnastki. Pewne odprężenie stanowi przejście do akordu biedu w środkowej części utworu. W tej drugiej części odnajdujemy wpływy muzyki włoskiej. Można tu zauważyć przeniesienie z utworów wokalnych, liczek karo i motetu na organy. W trzeciej części natomiast finałowej już usłyszymy szybkie, błyskotliwe biegniki, które są niejako wyzwoleniem z pomocą dźwięku. Johann Sebastian Bach, Fantazja biedu. Thank you.
usłyszymy w finale improwizację w wykonaniu właśnie profesora Bogusława Grabowskiego. Z tego miejsca już pragnę Państwa zaprosić na kolejne dwa koncerty, które odbędą się w sierpniu. Koncert pierwszy 7 sierpnia, również o godzinie 20, jest to niedziela, w wykonaniu pana Tomasza Drążkowskiego z Kartus oraz 21 sierpnia, również o godzinie 20, też w niedzielę, koncert w wykonaniu Adama Serendy Baryton, Przemysław Woźniak Organy. Improwizacja to spontaniczne tworzenie. Może polegać również na modyfikacjach wykonywanego tematu. Pomimo, że improwizacja jest postrzegana jako coś bardzo spontanicznego, podstawą dobrej improwizacji jest jej rzetelne przygotowanie. Improwizacja najczęściej musi być oparta o następujące elementy. Formę utworu, czyli kolejność następujących po sobie części, charakter tych części, harmonię, schemat harmoniczny, sekwencje następujących po sobie akordów akompaniamentu, tematu utworu, czyli podstawowa melodia, która gra najzazwyczaj na początku utworu. Dzisiaj usłyszymy improwizację w wykonaniu profesora Bogusława Grabowskiego i ten temat będzie niespodzianką. Thank you.
myślę, że jeszcze coś krótkiego pan profesor na nas wykona, może jakąś krótką improwizację w innym stylu. Będziemy bardzo wdzięczni. Także może na chwilę jeszcze usiądźmy, to ma czas. Okazja niebywała.